Kto gruzuje po lifta? Kucury, ostatnie chwile, żeby coś złapać z naszego sklepu. Takich bluz już nie ma, ale są jeszcze takie eleganckie, bez kaptura, są takie koszuleczki, są takie skiety nawet wskoczyły ostatnio, a nie było ich wcześniej. Także jeśli chcecie złapać jeszcze jakiś prezencik i dostać go przed świętami, to wbijajcie motokoty.pl i śmigamy. Siemano, 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 zaczynam nóżkami. Jak za dawnych dobrych lat, bo dzisiaj jest odcinek, jak za dawnych dobrych lat, proszę państwa, bo kupiliśmy gruza po dachowaniu. Ale zaraz się dowiecie więcej. Co i jak, gdzie i po co. Jadę po Płotka. Halo. Siema. Co ty masz? Kanapkę dla jego. Dobra, przyjechaliśmy. Pana Rodera. Siemano. I jest. Nawet w fajnym miejscu. W końcu porządny garaż z koporeczką, pyk. Ciepło i dużo miejsca i oświetlony człowiek. No. Jak nie na nas. Lala, dobra. Pokaż, po co chodzi w ogóle. Dachowanie, ale nie było straszne, jak widać. Tutaj akurat się wgięło, a tutaj nie jest. Szklany dach, szyber dach. Rady dach. Niezbity, szybka zbita, lusterko tam mniejsza, oto ćwiartka wgięta, błotnik wgięty i tutaj wgiątka z buta trzeba walnąć, będzie git. A lusek 16. Tak, na zimóweczce, bo to w ogóle był taki daily. Nie gruz, ale taki, no normalny taki samochodzik, nie? Chłopo, którego kupiliśmy, jechał sobie, jak spadł śnieżek i gdzieś uderzył przodem i się przypalił na bok. I w sumie nie wiadomo dlaczego, ale tak. Ale słuchaj, no. Jedna jest najważniejsza kwestia z tego wszystkiego. No. Jest polift, chłopie, no, polift! No. Kto gruzuje polifta? No my będziemy. Taka maska też w sumie powinna, ale tam. Silnik cały 1.8, jakieś tam poliftowe, cokolwiek to znaczy. Valvetron, coś takiego. I chłodnica jest wywalona i oleju trochę nie ma, bo na dachu leżał. My dzisiaj chcemy pokazać, że auto po dachowaniu to niekoniecznie musi być straszna rzecz. I możemy przywrócić tanim kosztem i prostym do tego, żeby dalej to gruzować, bo na tyle się w sumie nadaje BMW. No, no ale bez kitu. Jednak jak patrzę na polifta, to jest to. To widać tą różnicę. To co, to w sumie chyba się te roboty bierzemy. Wnętrze bardzo ładne, opłaty działają na cały rok. Wszystko, cztery szybki w prądzie. Okej, okay, już nie działają. Cześć, co tu masz, co tu masz? O, to chodzi? Uuu, klasyczki dwa. Piękne. Trzy! To nasi widzowie lubią taki Farber 2. To znaczy nie wiem. Pędzik? Stary. O, mamy chłodnicę. Tak, już. I tu jest. Ale turbo. Mamy turbo. Bo tutaj doszło do wniosku, że największy plus takich aut świeższych jest to, że łatwiej jest je rozkręcać. No tak. No i to cała prawda, no, bo nic nie jest zapieczone. O, pierdolę, idzie. Pokaż klasę. Kamerun przyjedł do nas i przywiózł szybu z sobą. Wziął. Ale szybka ty. Kurna, orysz. Cześć. O, jak choczą, to poniadna. To umiaje. Nie rób tak, bo pęknie ty. Nie dobrze. Ten, słupek pniesz. Ale rączki chodzą ty. Mam. Pa. Dobra. Co to mnie kurna z liścia ładujesz? Tak. On pije. Rodzi się. Już. Dawaj jeszcze. Jeszcze. To już nie, jeszcze. Już, jeszcze. Jednak nie. O! Mamy to. Pokaż. Kółka? Pokaż. Już nie ma, nie widać. Kółka! Jak będzie 30 tysięcy lajków, to kupimy plasterek. Weź, bo nie będzie. Zdrowy na dusz. Piękna sprawa. Teraz będziemy takim młotkiem maskę wykluczać. Kurde, szyba się pobiła, ty. Co, pyta? Nie widać, co było robione. O! Ja tak myślałem, że będziesz z tego klasyk. Co źle? Nie widać. Bardzo dobrze. Zdejmij boczek kamerą. I co? Zaraz połamiesz. Co połamiesz? O! O! Po co ty to rozbierasz w ogóle? Uważaj! Ej! O, o, o. No, mam. Po co ty gadać? Nie ta strona, ty! Ale po co ty gadać, no? To wkładaj szybko. Kamerun, szybka. Już. Odtłuszczanie chyba, tak? Śliną. I ślus. Kanapa. No, ja poszło. Może bez kitu nagrzeć. Ale się zrobił. Ale fajnie. Dobrze jest. Patrzcie, idzie. Ty, ale weź po krawędzi bardziej. Obojętnie. Dawaj. No dawaj grubiej. Ale po co ty gadasz, powiedz? No. Usiew kliwem działa. Tak, o kurwa. Jejku, ale ty kierownik, kurna. Szybli nie frają mi uczy. No, pewnie tak. Niżej jeszcze ją trzymaj. Tylko? Dobrze jest. Dobra. Będzie działać. A teraz. Co, zrobiliście? Rozpocznijmy wymianę chłodnicy, oczywiście 2T. Co, a wieś się utonie? To co? Laleczki. Patrz, nie mam pojęcia, co to jest. To, masz pomysł? Nie wiem, jakieś coś, nie wiem. Po co tak robić? Bez kitu, to może odkurzasz jest. Czujnik jest tam uwalony. No i co teraz? Nie wiem, co z tym zrobić. Dawaj, trzeba tu wjechać z nią. Marianek! Marianek! Marianek!
Czy ci nie żal? Czemu dobra, nie? Oficjalnie. Ten samochód to Marianek. Widzę serdecznie, Marianek. Jestem AK2. Czemu się grzebiesz w nim? Bo lubię. Marianek się pogrzebasz. Ciebie to tylko nagrać i w kabarecie kupić. Odnieśliśmy kolejny sukces. Pan na to, chłopiec, patrz. Widział? Taka ładna ty, a dziurawa. Oto Apache nie wygląda najlepiej, ale była szczelna. Także powinna tutaj też być szczelna, no zobaczymy. Słuchaj, robię Mariankę na lalkę. Patrz na to. Co? Patrz co kamerę zrobił, patrz. Patrz na to. Nie! Patrz! Ori! Lux. M50 podujemy od razu, dawaj, dawaj. Tutaj. Jak to na chłopie jest ten wydechowy? No po turbo, no. No tak. M50. Wsadzamy turbo do naszego gruza. Za 0 zł! Dobra, zamykę, uturbione. Okej. 500 koni bez zakucia. Filtr powietrza, żeby nie zasysało syku. Gigi! Gigi! Co ty kurwa, śpisz? No, weź ty. Robił zasób. Nagraj. Okej, o to jest tylko. Nagraj, że nic nie wisi. Kielichy twarde, zdrowe. I takie, kameruj. I temu takie ciepłe. Kameruj. Patrz. Nie cieknie. Dickens wyłazi przez dziurkę. A to co? O nie! Nie powinniśmy tego pokazać. Palenie BMW po zmianie szyby. Czy odpali? Lala! Tak, chodź. Aksamitnie, jak równo. O! Bardzo równo, bardzo aksamitnie. To są to włosy godowe. No, tak, tak, tak. Walizolot. Strouter. Ja pierdzielę, ostatki ty. Fajna lalka, no. Chyba na lady. Weź zobacz szyber, czy się otwiera. A ja. Ty też chcesz? Cztery literki, powiedz. Lala. Lalka skończona. No, Marianek skończony. Pa. O co się dzieje? Daily. Daily. Jeszcze umyć i będzie giz. Także zobaczcie w całej okazałości. Żeby był jasny, Marianek. Tak go chrzciłeś? Tak. Dobra, no już wczoraj. Mimo tego, że to jest auto po dachowaniu, no, to jest chyba jeden z naszych najbardziej cywilizowanych zakupów. Zdecydowanie. Tutaj w środku jak jedziesz, jak siedzisz, to czujesz się jakbyś jechał takim typowym daily. No. Takim dosłownie, sam takim jeździsz na co dzień. Tak. A nie katujesz. I zaznaczmy jeszcze raz, że to auto po dachowaniu. Zaznaczmy jeszcze raz, że kupiliśmy E46 za 1500 zł. To nie jest jakiś może wyczyn wyjątkowy. No to nie jest wyczyn, ale chłopie, to ale jest jakby... W jakim stanie? Zobacz jaka jest pogoda. Otwarty dyfer mamy, nie mamy łapy za bardzo, oponki jakieś tam są, kontrola trakcji jest, będziemy śmigać. Ale Marianek jest tak fajnym samochodem, że ja zrobiłem mu prezent. Jeszcze nie wiesz jaki. No nie wiem właśnie. Ale zamówiłem mu coś w prezencie, jeszcze tego nie ma, ale przyjdzie, bo ja nie ufam tej chłodnicy. Odejdź, co tam jest. Mówisz? Ona jest taka, widzieliście też trochę, jest brzydka. Że mamy jeszcze przecież drugą w bagażniku, no nie? No to będą trzy, no. Będą trzy. Idzie zima, no to chłopie, przyda się. Patrz jaka ładna. Nieważne. Ważne jest to, że lepiej mieć chłodnicę 100% sprawną. I co jest najlepsze? Zapłaciłem za nią 78 zł. Co się wydaje? Śmiechem. To jest jakiś pieniądz, no nie? Umówmy się, ale to jest chłodnica sprawna, normalna do tego modelu, do benzyniaka, nie jakś tam nie wiadomo co. No bo ludzie. Wy pytacie i my też korzystamy z tego. Owoko.pl się nazywa taka strona, na której mamy mnóstwo przeróżnych części z całej Europy, więc mamy też ogromny wybór, co najlepsze, dobrej kasie. Nie ma co się bać, że z całej Europy te części są, no bo wysyłka i tak jest 3 dni, więc to normalny czas realizacji, no nie? Dokładnie. I jak się komuś nie spodoba, albo chłodnica nasza będzie ciekła, to po prostu oddajemy. Cyk, oddajemy 2 tygodnie, mam na to i zero problemu. I wsią. 2-tygodniowa gwarancja zwrotu. Ale zobacz w ogóle, jak ten silniczek pięknie wygląda. Tutaj właśnie należy się wszystko.
wszystko co najlepsze. Kupujesz dobre części, zamienne, używane, człowieku, i śmigasz, no. Sprawne, tanio. Także, jeżeli potrzebujecie coś do siebie, to wbijajcie link w opisie na Owoko i sprawdźcie, ile po prostu u was kosztują części do was, do waszych samochodów. Chłopie. I tak o, ale patrz. No powiedz, zresztą, powiedz. Nie, nie ma co gadać. No właśnie, dawaj, no właśnie, właśnie o to chodzi, zobacz co tu się dzieje. Nie jest jakiś może wymagający ten śnieżek, ale człowieku, coś tam powinna skubnąć. No umówmy się, 1.8 no. 1.8. Patrz jak pali, chłopie. BMW. Nie Opelkę, nie Audice. Lecz człowieku, BMW-ce po dachowaniu. Kliknij magiczny guzik. Od razu człowieku lepiej. Dawaj, nie gadaj. Ale lata. Nie chcę tańczyć. O, przód wyjeżdża. O, co ją kurna kiśnie? Blokuje ją! Coś ją blokuje, nie? No serio! Też takie mam wrażenie, że coś ją blokuje. Trzeba wyciągnąć bezpieczniki, nie? Chłop dobył. Chyc. Wyjąłeś? Zobaczymy. No. Leć, drugi kocie, leć! O to jej chodzi, o to jej chodzi! O to jej chodzi! Ona teraz, człowieku, lata! A, w końcu! O to jej chodziło! O to! Wściekłe 1.8. Wystarczył jeden prosty trik! Jeden prościutki trik! Ale upala, co? Człowieku, nie trzeba stery! Gadasz jak na wronie jakiś, kurna! Czemu? Jaki jeden prosty trik! Dawaj 360 zrób! Dobra, taki małe info jeszcze. Wbijajcie na grupę Motokoty i Granie na Facebooku i tam mamy IP do naszego serwera w CS1.6! CS1.6 gramy! No dawaj w barierki betonowe, chłopie! Chłopie, rozpęd! O, wyszło, wyszło. Lala, o. Dawaj w krzaki tam, w krzaki, chłopie. Stój, stój, chłopie, stój. Wyłaź. To wyszło już. Nie chcę się rozstawać tym samochodzikiem. Normalnie, kurno. Chłopie, pek, człowieku, tańczy. Udało się dla jego ładnie całkiem. Jak lala! Tańczy, jak lala! Tańczy. Ale poczekaj. Sprawdźmy czy nie kapie! Nie kapie! Lalka! Bardzo wygodnie, komfortowo i bezpiecznie. Okay, o. Pokaż jak tutaj to lata. Marianek! Au! Widzowie! Coś wam powiem! Ja zapomniałem. Marianek! Po krzakach. Ale lata ty, skubana. Proszę państwa, Płotek będzie skakać. Płocisko Mariankiem jedzie. Dawaj w krzaki. Zwykły daily gruz. A tyle radochy. Na prostym, zwykłym, małym placu. Bardzo ładnie. Prawie wyszło. Płotek, nie męcz Marianka. Nie męcz go. Marianek grzeczny jest. Malutki, fajniutki. Ale wstaje. Dawaj płocisko. I co ty robisz? Pięknie. Dajcie łapkę w górę dla Marianka. Dobra, koniec tego, koniec, stój. Chłopie. Ale człowieku lala ty. Ustawmy sobie coś, żeby zapunktować czymś. Chłopie, czy ty właśnie chcesz szlifować tutaj swoje umiejętności na zamkniętym placu? Oponka, siema. Wróciła. Ja to ty musisz. Jak ja pro skill tutaj jest. Normalnie. Ale patrz, nie zderzakiem. Oponami w opony. No nie! O, elegancko człowieku! Już umie chłop! Tutka obejrzał i umie! Trafione, zatopione! Grzeczny. Dobra, chodź tam dalej, pójdziemy. Offroad powiadasz? Nie no, sekwa. Dawaj, tu powrót. O, tu jest fajnie. Lodu nie ma. Dawaj! Jedź! Marianny, jedź! Normalnie! Chłopa popchnąłem, zjechał na bok. Elegancko! Luz! To jest luz! Nie da się latać tu. Oto to! Pięknie! Ataka! Bardzo ładnie! Chłop mówi, daj mnie tutaj. Pewnie na szperunku bym miała lepiej trochę, no ale cóż. Jest stabilnie!
rozwal, rozwal. Czemu w drzewo nie wjeżdża? On coś kombinuje. W drzewo nie chce wjechać. Ale wlatuje. Przekładka. O, wyjedź. O, dalej, w krzaki. Ale padaka, człowieku! Siadam z tyłu. Ale jest ochoczy na skręcanie. Szperunek by się przydał, co? Jednak tak. Dawaj. Dałeś popis, ty! Ale chłop tańcuje. O! On wie, o co chodzi. Ale idzie bokiem. Na odcięciu. Piękny. Co za cep. Dobrze jest, człowieku. Dobrze jest. Piękny drifter. Pro drifter. Chłopie, kamieniami mnie obsypuje. Po co tak robisz? Po co gadać? Ty co, ty jeździć nie umiesz? Jeszcze jedną szansę daj mi. U niego z gazem to tak, albo full, albo nul. I nie ma inaczej. Gospodin na niego. A że jecho. Ale idzie, wariat. No dawaj, 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 chłopie. Co, jedziemy? Ja pierdzielę. Wyłaź! Wyłaź! Out! Nie będę tutaj stał. Aj, 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 aj. Nie będę tutaj stał na mrozie, bo ty nie umiesz jeździć. No bo to lód jest, zdradliwy lód, proszę państwa, no nie umiem na lodzie, nie umiem, no. Popisz się! Jedziemy stąd! Śmiech na sali, przestań. Drifter się obudził? Dawaj na jakiś żwirek jeszcze pojedziemy. No to dawaj. Szukając jakiegoś tam śnieżku, znaleźliśmy takie coś. Lodowisko tak zwane. Jak tutaj nie wywalę kurna w drzewo albo chociażby w krzaki, to będzie cud. Jak chłop tam ledwo idzie kurna, a ja mam tu w okiem lecieć. Coś tam trzeba popróbować, no chociaż troszeczkę. Ale gna. O, 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 full. Full atak, chłopie. Ja pierdzielę. O. Wywalił się, wywalił, wywalił prawie do rowu. Chłop, wiedziałem, coś za szyb, ale chciał, ale co, i tyle, no. To chyba się zrobiło gorąco dla niego. Nie. Nie? A słyszałem, że opony szumiały, myślałem, że wiesz, wyhamowałeś i wpadłeś do tego. A, nie, nie. Lód, 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 szklanka, szklaneczka, talerzyk. Po boczem walił. No, po boczem walamy. O kurde, o kurna, człowieku! Aj, 360 by było, ja pierdzielę, ty. Bo tu jest lipa taka, że miejscami jest śnieg jeszcze taki w miarę, a miejscami jest lód, że masakra, no. Szperunek trzeba założyć, zaheftać i wtedy będzie dobrze. Ale zasypała jazda. Powiedzmy sobie szczerze, chłopie, to nie jest pogoda jeszcze dla nas. Trzeba wyczekać na śnieżek. A wy wyczekujcie na nasze nowości, klikając suba i dzwoneczek. Zostawcie też komentarz o treści BMW Gruz, żeby zobaczyć, jak dużo was jest w naszej społeczności kocurowej. No i oczywiście wbijajcie w linki w opisie do Owoko, na naszego Instagrama Motokoty i tyle, mordeczki. Trzymajcie się, pozdro, elo, wesołych świąt! No, wybacz, wygasłem. Kurna, patrz! O, 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 o. O to właśnie chodzi. No. Jak tak zawija. Elo.